Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj opowiem Państwu o tym, jak znalazłem Krzysztofa Suwarta. A właściwie opowiem trochę o tym, jak doszło do napisania interpelacji poselskiej, która myślę, że zawiera informacje o tym, kim jest Krzysztof Suwart, albo przynajmniej jeden z Krzysztofów Suwartów, bo ich jest chyba więcej, oraz interpelację, która zawiera informacje dotyczące tego, za co Krzysztof Suwart pisał peany pochwalne na cześć PiS-u i Solidarnej Polski. Formułuję dzisiejszy odcinek właśnie w takiej formie przeczytania interpelacji poselskiej ze względu na precyzję oraz na to, że chciałbym, żeby to było, żeby były podjęte kroki dalsze, żeby to nie było tylko gadanie po próżnicy. Interpretacja poselska została podpisana i skierowana do ministra sprawiedliwości. Warszawa, 15 kwietnia 2024 roku. Interpelacja poselska do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. Szanowny panie ministrze, uprzejmie informuję, że w moim przekonaniu istnieje pilna potrzeba wszczęcia śledztwa dotyczącego jednego z wątków przestępczej działalności Funduszu Sprawiedliwości, który nieco wykracza poza główny zakres powołanego już zespołu numer 2. Chodzi o sprawę tzw. Krzysztofa Suwarta, czyli pseudonimu kilku dziennikarzy, którzy w ponad 300 artykułach na portalu Wirtualnej Polski wychwalali rząd i atakowali opozycję. Bezpośrednią przyczyną sporządzenia tej interpelacji jest bezczelny atak prawny ze strony właściciela tego portalu na jedną z najlepszych i najbardziej bezkompromisowych dziennikarek w Polsce, to jest na panią redaktor Elizę Michalik. Atak ma wszelkie cechy zastraszania, slap dziennikarzy, co jest niedopuszczalne w świetle przepisów prawa europejskiego i orzecznictwa ETPC. Redaktor Michalik słusznie opisywała wątpliwy moralnie charakter relacji wydawcy Wirtualnej Polski z Funduszem Sprawiedliwości i domagała się wyjaśnienia całej sprawy. Tymczasem, jak dowiedziałem się w ostatnim czasie, wydawca Wirtualnej Polski, atakując redaktor Michalik za drążenie tego tematu, wykazuje się wyjątkową hipokryzją, gdyż w dniu 7 marca 2019 roku zawarł umowę z Funduszem Sprawiedliwości na kwotę 984 tysiące złotych, sprzedając czas antenowy na WOTWP, umowa numer DFS3-06075-2019-2. W dniu 20 maja 2019 roku zawarł umowę z Funduszem Sprawiedliwości na kwotę 2 460 000 zł, sprzedając czas antenowy na WWP, umowa numer DFS3-06075-2019-6. I w dniu 15 lipca 2019 roku, bezpośrednio w czasie kampanii wyborczej, zawarł umowę z Funduszem Sprawiedliwości na kwotę 1 845 000 zł, sprzedając czas antenowy na WOTWP, umowa numer DFS3-06075-2019-16A. Analogiczne umowy były zawierane w innych latach, chociaż okres kampanii wyborczej oraz jej bezpośrednie przedpole charakteryzował się szczególnie wysokimi kwotami umów. Wydawca Wirtualnej Polski miał pełną świadomość, czym jest Fundusz Sprawiedliwości i wiedział, że jego celem nie jest wykupywanie milionowych reklam swojej działalności,
lecz pomoc ofiarom przestępstw, osobom, które znajdują się w sytuacji szczególnie trudnej, ludziom, którzy w wyniku zbrodni stracili cały majątek lub zdrowie, ofiarom, które nie mogą znaleźć się po traumie, jakiej doznały w wyniku przestępstwa. Na pierwszy rzut oka wydawanie tak gigantycznych kwot na reklamę w jednym portalu w ciągu kilku miesięcy budzi zrozumiałe pytania dziennikarzy. W moim przekonaniu jest to działanie bez wątpienia nieetyczne, zarówno ze strony Funduszu Sprawiedliwości, jak i ze strony wydawcy portalu. Jako prawnik widzę tutaj również potrzebę skonfrontowania tej sytuacji z przepisami prawa karnego, a w szczególności z przepisem artykułu 21 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 296 paragraf 3 kodeksu karnego, to jest rozważenie możliwości popełnienia przez osoby działające i współdziałające w tej sprawie przestępstwa działania na szkodę w wielkich rozmiarach Funduszu Sprawiedliwości. Jednocześnie w świetle informacji medialnych, że w przedmiotowym okresie portal Wirtualna Polska prowadził kampanię przy użyciu fikcyjnych nazwisk, w tym nazwiska Krzysztofa Suwarta, sprawa może się rozszerzyć na zarzuty o charakterze korupcyjnym, polegające na pozyskiwaniu przez określone osoby z Funduszu Sprawiedliwości lub z partii, która nim zarządzała, korzyści osobistej, polegającej na reklamie osób de facto w zamian za otrzymywane na konto wydawcy przelewy rzekomo za reklamę Funduszu Sprawiedliwości. Przelewy te przy takiej kwalifikacji, artykuł 229 paragraf 3 kodeksu karnego, byłyby nielegalną zapłatą za korzyści osobiste polegające na reklamowaniu poszczególnych osób, zdarzeń czy partii. Dodatkowo oczywiście wchodziłoby w grę również rozważenie naruszenia przepisów wyborczych o nielegalnym finansowaniu partii politycznych i idące za tym konsekwencje prawne. Bez wątpienia kilkaset artykułów opiewających rządzących było dla nich korzyścią osobistą. Ta wersja znalazłaby dodatkowe uzasadnienie, gdyby okazała się prawdziwą informacja, że jedną z osób piszących pod pseudonimem Krzysztof Suwart był ekspert Funduszu Sprawiedliwości, a w dacie pisania tych artykułów mąż pani dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości. Oznaczałoby to bowiem, że za pieniądze publiczne Fundusz Sprawiedliwości nie wykupywał reklam antenowych, lecz usługę polegającą na reklamowaniu polityków zarządzających tym funduszem i robił to na szkodę ofiar przestępstw. Trudno mi sobie wyobrazić bardziej podłą przestępczość urzędniczą. Oceną tych działań muszą się zająć odpowiednie instytucje, gdyż z pewnością nie każdą reklamę Funduszu Sprawiedliwości w mediach można traktować jako udział w przestępstwie. Czym innym jest prawdziwa reklama, nawet niezasadna, a czym innym płacenie i otrzymywanie grubych milionów pod pretekstem reklamy Funduszu Sprawiedliwości za udzielanie korzyści osobistych, czyli reklamowanie polityków zarządzających tym funduszem. Ta pierwsza może budzić wątpliwości etyczne. Ta druga to bardzo poważne przestępstwo. Z poważaniem, Roman Giertych, poseł na Sejm RP. A do pracowników Wirtualnej Polski, do dziennikarzy, mógłbym skierować apel, aby wyjaśnili tę historię. Bo i tak czy siak będzie wyjaśniał.